Dwa ostatnie dni spędziłem na oddziale dosyć wyjątkowym i dlatego chciałbym Wam o nim opowiedzieć. Jest to oddział leczenia zaburzeń osobowości typu borderline. Mają tutaj w Mannheim, w szpitalu psychiatrycznym, w tej części właśnie przeznaczonej do leczenia dzieci i nastolatków, oddział poświęcony czy obejmujący pacjentów z zaburzeniem osobowości typu borderline. Dlaczego dla mnie to istotne i dlaczego postanowiłem spędzić tutaj kilka dni z tego mojego stażu? Wiecie zapewne, że borderline i ADHD często idą w parze. Dość duża grupa pacjentów z ADHD ma zaburzenia osobowości typu borderline i na odwrót, wśród osób z zaburzeniami osobowości typu borderline, dość duża grupa osób ma ADHD. To jest większy temat, bo jeśli czytacie mój portal psychiatraplus.pl, to wiecie, pisałem o tym, że są w świecie psychologicznym takie domysły, są tacy psychologowie, którzy uważają wręcz, że borderline, że ten termin i to zaburzenie osobowości, ten typ zaburzenia osobowości w ogóle nie pasuje do zaburzeń osobowości i w związku z tym no, należy coś zmienić, albo znieść to rozpoznanie, albo zmienić je w jakiś sposób. Namawiam, tak jak mówię, żebyście poczytali o tym na moim portalu. Ja też o tym pisałem we wpisach na Facebooku i też napisałem na moim portalu artykuł na ten temat, że zgadzam się z tym całkowicie. Uważam, że być może w ogóle borderline jest to podgrupa pacjentów z ADHD, którzy w taki sposób po pierwsze, mają bardzo silną nadwrażliwość emocjonalną, to co wiemy, znamy, rejection sensitivity dysphoria, nadwrażliwość na odrzucenie, a po drugie, w dodatku jeszcze wyrobili sobie taki sposób zdobywania tej dopaminy upragnionej, tej, której brakuje w ADHD, że poszukują jej i zdobywają ją za pomocą ryzykownych różnych zachowań. I, no ale to, tak jak mówię, to jest temat duży na być może zupełnie inny materiał. Na razie, w każdym razie tyle chcę powiedzieć, że bardzo często nakładają się te dwa zaburzenia, no i dlatego to dla mnie istotne, ten ośrodek jest dla mnie istotny. Ten ośrodek jest unikalny. Nie wiem, jak to jest w innych częściach Europy. W Polsce nie słyszałem, żeby istniał ośrodek zajmujący się wyłącznie pacjentami z zaburzeniem osobowości typu borderline. Na pewno ten oddział nie ma sobie równych, nie ma drugiego takiego oddziału w całych Niemczech i nie ma takich oddziałów w Szwajcarii i w Austrii i dlatego też ten oddział przyjmuje pacjentów właśnie z tych trzech krajów. Całe Niemcy, Szwajcaria, Austria. No i dlaczego tutaj zrobiono taki oddział? Pewnie po pierwsze dlatego, że tutaj zajmują się ADHD i jest profesor Banaszewski, ale też dlatego, że ten szpital i ten instytut znany jest z prowadzenia terapii DBT, dialektyczno-behawioralnej. Pewnie, jeśli oglądacie mój kanał, to oglądaliście odcinek, który nagrałem dotyczący terapii dialektyczno-behawioralnej, czyli DBT. Bardzo zachęcam, jeżeli nie oglądaliście, bardzo zachęcam, żebyście go obejrzeli.
Ten oddział wygląda w taki sposób, czy w ten sposób jest zorganizowany, że jest tu kilkunastu pacjentów z BPD, Borderline Personality Disorder, i mniej więcej tyle samo pracowników. Dwoje lekarzy, kilku psychologów, kilku opiekunów, pracownik socjalny. Czyli oczywiście chodzi o to, żeby objąć tych pacjentów, którzy tutaj przebywają, jak najlepszą opieką i jak najbardziej wszechstronną opieką. Pacjenci, głównie to są pacjentki w wieku od 16 do 25 lat. Jeśli chodzi o to, czy jak wielu z nich ma rozpoznane ADHD, to niewielu. Psychologowie mi powiedzieli, że zdają sobie sprawę, że prawdopodobnie więcej pacjentów ma ADHD, czy powinno mieć rozpoznane ADHD, ale i tak oni poświęcają tutaj się leczeniu za pomocą terapii dialektyczno-behawioralnej, czyli przede wszystkim pracują nad borderline. Nie jest dla nich to aż tak istotne, czy u podłoża tego zaburzenia jest ADHD. Taki pacjent przy wejściu do oddziału podpisuje kontrakt. To dzieje się podobnie w polskich ośrodkach leczenia zaburzeń osobowości. I kilka najważniejszych punktów chciałem Wam powiedzieć. Aha, bardzo ważna informacja. Ten oddział jest otwarty. To znaczy pacjenci tutaj śpią i przebywają tak długo, jakby całodobowo przebywają, ale mogą wychodzić wtedy, kiedy nie mają zaplanowanych jakichś form terapii, bo tą terapię mają od rana do wieczora praktycznie, czy różnego rodzaju zajęcia mają od rana do wieczora, nie tylko terapeutyczne, sportowe na przykład, to jeśli tylko nie mają jakichś zajęć zaplanowanych, bo w tych zaplanowanych muszą uczestniczyć, to mogą wychodzić z tego oddziału. Czyli oddział jest otwarty. I tak jak powiedziałem, na wejściu mają do podpisania kontrakt. Ja Wam powiem kilka najważniejszych informacji, które znajdują się w kontrakcie. No więc po pierwsze, w pierwszych słowach kontraktu jest napisane, że celem tego pobytu powinno być osiągnięcie celów wyznaczonych przez pacjenta. I że na podstawie tych celów, które pacjent w pierwszych tygodniach pobytu w oddziale ustala, zespół stworzy plan leczenia. I wreszcie trzecia informacja, taka główna, że wszelkiego rodzaju myśli samobójcze powinny być zgłaszane zespołowi. To są takie trzy główne w pierwszych słowach, właściwie w pierwszych zdaniach informacje. Natomiast potem następuje wylistowanie kilku zobowiązań, do których podejmuje się pacjent. A zatem właśnie, że będzie pracował, żeby wyznaczyć te cele, zarówno cele terapii, jak i cele dalszego życia. Nie tylko, że będzie próbował je wyznaczyć, ale że też będzie robił wszystko, żeby je osiągnąć, te cele. Że w czasie pobytu w klinice nie wolno mu podjąć próby samobójczej. I również po wyjściu z kliniki w ciągu kilku pierwszych tygodni, dokładnie kontrakt mówi o tym, że do pierwszej wizyty ambulatoryjnej po wyjściu z kliniki nie wolno podjąć próby samobójczej. Że będzie pacjent wreszcie zgłaszał myśli samobójcze terapeutom, no i że będzie robił wszystko, żeby lepiej uczestniczyć w terapii. Oprócz tego przyjmuje również pacjent do wiadomości zasady takie jak zakaz spożywania alkoholu i przyjmowania narkotyków. Tak jak mówię, pacjenci mogą wchodzić i wychodzić wolno, więc potencjalnie mogliby wnosić różnego rodzaju substancje. Zakaz wnoszenia narzędzi do okaleczania. Jeszcze jedna ważna informacja. Okaleczanie się
nie jest powodem do wypisania z oddziału, nie jest powodem jakby, nie jest powodem do wyciągania konsekwencji jakichś względem osoby przebywającej w oddziale. Nie wolno zamieszczać informacji, kolejna taka zasada, do której zobowiązuje się, do której przestrzegania zobowiązuje się pacjent, to to, że nie wolno publikować żadnych informacji o pacjentach, o konkretnych osobach, które przebywają w tym oddziale, co powiedziały, jak wyglądają, co o nich myślę. Nie wolno takich informacji publikować. Wreszcie, że w razie chęci wypisania z oddziału, to pacjent przyjmuje do wiadomości, że wypisanie może nastąpić wyłącznie w dni powszednie, w godzinach pracy zespołu, czyli od 8 do około 16, że przez dobę po zgłoszeniu takiej chęci wypisania pacjent musi pozostawać jeszcze i uczestniczyć w zajęciach, czyli to jest forma oczywiście sprawienia, żeby pacjent przemyślał to, czy to nie jest zbyt pochopna myśl i żeby ułatwić pacjentowi podejmowanie rozsądnych decyzji życiowych czy rozsądniejszych decyzji życiowych. Kolejna wiadomość, którą pacjent przyjmuje do wiadomości, kolejna informacja, którą pacjent przyjmuje do wiadomości, to to, że po przerwaniu terapii przez 3 miesiące nie można wrócić na nią. Czyli jest taka karencja 3-miesięczna, nie można wrócić do oddziału przez 3 miesiące. No i wreszcie zakaz wchodzenia w relacje intymne z innymi pacjentami. To też dosyć oczywista zasada. Praca jest dosyć trudna. Rozmawiałem z psychologami, z lekarzami oddziału. No, pewnie sobie wyobrażacie, że praca z osobami z zaburzeniem osobowości typu borderline. Te osoby często właśnie reagują bardzo nadwrażliwością, czyli zbyt mocno w stosunku do tego, co osoba bez tego zaburzenia, w jaki sposób ona by odpowiedziała na dany bodziec, czyli na spojrzenie, na jakieś słowa, które czasami zupełnie nieświadomie może nieświadomie co do ich znaczenia dla osoby, z którą rozmawia, powiedzieć może jakaś osoba. Natomiast osoba z zaburzeniem borderline może bardzo mocno to przyjąć, może na przykład okaleczyć się pod wpływem jakiegoś komunikatu, który potencjalnie jest obojętny i nie niesie za sobą ładunku emocjonalnego, ale dla tej osoby to będzie bardzo emocjonalne. Więc praca w takim środowisku jest rzeczywiście trudna. Powiedziano mi, że pracownicy w tym oddziale muszą chcieć tu pracować, że to jest jedyny oddział, na którym nie można zlecić lekarzowi czy psychologowi pracy w tym oddziale, tylko on sam musi się zgłosić, czy musi zgłosić chęć, że chciałby pracować na tym oddziale. No bo właśnie rzeczywiście nie można by było zmusić kogoś do tego, żeby tam pracował, bo no, praca jest dosyć obciążająca psychicznie i emocjonalnie. Tyle jeśli chodzi o ten oddział. Tak jak mówię, dosyć unikalny i jestem ciekaw, jak będziecie komentować ten odcinek. No bo tak jak mówię, temat dosyć unikalny, bardzo, jak powiedziałem, związany z ADHD, ale ponieważ brak, a przynajmniej mi nie są znane tego typu inne oddziały, no to rzeczywiście unikalną rzecz tutaj robią w szpitalu i zupełnie inaczej to wygląda niż w innych szpitalach, gdzie po prostu nie ma tego typu oddziałów. Tyle na dziś. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.